Cześć, z tej strony Gold TV. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii GTA 4. Zapomniałem powiedzieć na ostatnim odcinku z GTA 4, bo właśnie dzisiaj sobie zakończymy całą fabułę. Wszystko, co się wydarzyło dzisiaj, się zakończy. Podchodzę do tego nagrania już drugi raz. Wiem, że ostatni odcinek miał być około już tydzień albo dwa tygodnie temu. Niestety coś się stało, że jakby zablokowali mi film, ponieważ za muzykę, więc teraz postaram się te muzyki pomijać, ewentualnie wyciszać. Wszystko zobaczę, jak będę to montował. To wtedy jeszcze zobaczę. Niestety nie będzie dzisiaj muzyki, ale chcę, żebyście dostali ten ostatni odcinek z GTA 4, bo tak długo czekacie na niego. Więc postanowiłem nagrać go. No i teraz tylko jedziemy sobie do Ammunition i później zrobimy, pojedziemy sobie do Paint Spraya, żeby się przespać jakby do tej 10, bo czas będzie mijał. Więc git. Dobra. Kurczę, nie mogę się doczekać dodatku. Albo co lepsze, GTA 5, no bo przecież, kurczę, to dopiero będzie. A po GTA 5 tak sobie myślałem, że nie wiem, czy nie będę nagrywał serii z Red Dead Redemption, bo kurczę, bardzo mi się ta gra podoba i choć jest dosyć już, no ma 3 lata, ale naprawdę nadal mi się podoba. To jest na chwilę obecną moja ulubiona gra. Ale wracając, kupiłem sobie tyle amunicji, ile mogłem, najwięcej. Więc na pewno zrobię niejedno cięcie, bo jest problem z takim. Ja miałem problem, jak nagrywałem to pierwszy raz, to miałem problem taki z helikopterem. Nie mogłem wskoczyć na ten helikopter. Po prostu. Kilka stopek sobie ustawię w razie W. I po prostu nie mogłem wskoczyć, bo coś się popsuło i po prostu tak dziwnie kamera się robiła i przeczytałem w internecie, jak to naprawić albo co, jakiegoś patcha zgrać albo coś. No i było, że muszę włączyć synchronizację pionową. To akurat mam i jeszcze jeszcze muszę mieć 59 lub 60 herców, czy jak to tam się mówi na to. No mój Boże. To będzie moja pierwsza seria, którą przeszedłem na kanale. Nie wiem, czy drugą serią nie będzie The Cave Simulator, bo jednak. A nie, w sumie to pierwszą serią to było Astroneer, ale bez fabuły. To trochę to nie miało sensu, ale dobra. Nie wiem, jak na to mówić, Simulator. Będzie jakieś ponad 10 odcinków, bo tam jednak jest dużo roboty. No może nie ponad, ale jakieś 10 odcinków z tej gry będzie, bo jednak na telefon chcę wyjąć. Chyba jest czwarta, dobra, jeszcze raz.
Dobra. Dobra. W ogóle tą zapowiedź o ślubie Romana mamy już chyba od 25 odcinka, coś koło tego, bo... Nie pamiętam, ale wiem, że robiliśmy wtedy misję dla Derricka i... Tylko coś się chyba popsuło. Chwilkę jeszcze zobaczę. Dobra. Nic się nie dzieje, więc... Chyba powinniśmy teraz zadzwonić do Kate, z tego co pamiętam. Zobaczmy, czy jak my zadzwonimy, to... Chyba po prostu gra się troszkę popsuła i teraz zastanawia się pewnie, co zrobić. Zróbmy tak, że pojedziemy do Paint Spraya. Prześpijmy się na te kilka godzin. Chyba, że my za wcześnie trochę. Ten może zaraz będziemy dzwonić. Wiecie co? O, dobra. W końcu się... Hey, Kate. I took your advice. I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Can you pick me up and take me there? I'll be at my mom's. See you soon. Dobra. Oczywiście ta misja to jeszcze nie jest zakończenie gry, ale... To jest przedostatnia misja. Kurczę, ale naprawdę... Lubię to GTA 4, bo... No jest spoko. Zrobiłem wszystko, co chciałem, czyli huśtawkę, co tam jeszcze, wszystkie atrakcje, które były w tej grze. No, w GTA 5 będzie ich więcej, więc... A, i jeszcze w dodatku, wiem, że jest jeszcze Air Hockey, czyli ten Cyber Guy, czy jakoś tak. Ale to jest głupie i... Ale pokażę wam tą aktywność, jak dodali. No i jeszcze w tym dodatku drugim będzie ten klub nocny, który też wam będę pewnie pokazywał. O Jezu, żebym tylko nie musiał tam cenzur dawać, bo to będzie dopiero. Dobra. Siema. Nie wiedziałem, że klakson mam pod G. Dobra. Jedziemy. A szkoda, że GTA 4 nie ma na telefon. Naprawdę bardzo fajnie by było. I've never met with a man I barely know. Okay, maybe it is weird. But maybe it isn't. I feel like I want to get to know you properly. I have tied up a lot of loose ends in this city recently. I feel like it's time to move on. Start living my life. I teraz zobaczcie, co powie. Okay. A thieving, murdering, drug dealing idiot. Do you think you can just walk away from all that? I can try. Good luck, Nico. I really hope you can walk away. But do you think the men you've dealt with will just let you leave and walk into the sunset? They will have to. I thought that when you do the work that you do, that people get their hooks into you, and then there's no way out. I was good once. I was a normal kid who got sucked into a war he didn't believe in, and forced to watch his friends die, forced to do things he did not want to do in order to survive. If I can get pulled into this world,
I can pull myself out. I've tried to make the right choices, to surround myself with good people, not even bad ones. Good people like you. That has to count for something. Tell me, have these good people been hurt by what you've had to do? Has your cousin been caught up in your mad life? Maybe you're right. Roman has been hurt. He has lost a lot because of me. Someone without his good-naturedness and optimism would have been broken by what has happened to him. I am lucky that he is still happy to be part of my family, the one family I have in this city. He might be your only family, but he's not the only one who cares about you, Nico. Really? Don't be stupid. I'm not coming to this wedding for the free nibbles. I'm coming because of you. Because no matter how stupid I think this is, I'm willing to take a chance on you. Willing to take a chance on the possibility that you can walk away from the craziness. That there is a real human being under all that hardness. The rational half of me says, get away from him, protect yourself. But the other half says he's good, he can be redeemed. Well, which half are you going to listen to? I'm Irish, Nico. We're a people known for strong whiskey, mystics, and Catholicism. Rational blood doesn't flow through these veins. You won't regret this, Kate. I'll look after you. I'll protect you. Ale Nico zapomniał jeszcze o Pegorino. Że jeszcze on został. Time to preen like a peacock. Look at you in those fancy clothes, Nico. Trying to upstage the groom on his wedding day? Let's get me married. Idźmy mnie oglądać. No nie. Nico, come on. Oh. Somebody call an ambulance. Call a fucking ambulance. She's dead. What? Oh shit. Shit, shit. She told me to leave it. I thought I had. I thought it was over. It's never over, Aya. Nico, you can't blame yourself. Of course I can. She's easy, dead. Easy, easy, easy. Your brother, man. Easy. Calm down, man. Calm down. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. Go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Don't worry. We'll take care of this, man. Okay, okay. No, niestety. Was meant to protect her. O kurczę. I ta muzyka. Nie będę zmieniał ubrania. Weźmy już ten, chodźmy i to jest. Jest prawie 15. Nikt się nie być, musi czas, może nie tego chłaka. Ty będziesz potrzebowała, dobre. Dzwonię i te sprawy, dopóki teraz czekasz, może ja zadzwonię do ciebie, dam informację, jak będę już miał pokój. No i teraz będzie ostateczna strzelanina. Co się stało? Nie, to co robi Nico w tym GTA 4, to mnie rozbawia. Ta tabliczka wytypy. Wow! Jak poleciał! O, i powinienem tak? O, tak?
i... Siema! Po faktu jest policja. No tu Jacob. Nico, I had a woman on the phone with that rustler, Pegorino's man, see? Being in some building in a Curry Square. We keep an eye out on him. Wait for me, I'm on my way. What is Roman doing there? This is not the place for him. He backing up, Rasta. I and I both be, see? One love. Dobra. Jedziemy tam do nich. Wybaczcie, ale muszę jeszcze raz sprawdzić, ile minut mi... Aha. To ile się spóźnia mój stoper? O jakieś 4 minuty. Chyba ten odcinek aż taki długi nie będzie, jeśli ja od razu trafię do tego helikoptera, bo teraz... And I've been following for a time, seen? Me think him next up at Pegorino. We're gonna follow him there, seen? Thank you, both of you. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it, see him there? You have to stick to me, brother. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. How do you know he's going back to Pegorino? He's been running around town like an endless chicken in a rasta. Picking up shit and desperate. There's nowhere left for these guys to go. The whole city wants them dead now. Well, I guess I'll be doing the whole city a favor when I kill Pegorino then. The fool thought he could be a big player. This man will lead us there. We'll get him, cousin, I assure you. See him, Bridget. And I'll be after him. And in nowhere, boy, I'm gonna live another day upon this earth. See? He's a dead man. Dead man! Fuck with the wrong rasta and thing. This, he will realize soon enough. Calm down! Kurczę. Ale... Bardzo szybki ten samochód. A nie wygląda na taki... Chill. I'm not fucking chill. We're speeding down the highway at who knows how fast. Cars are coming toward us. People are shooting at us. How can you be chill? You've been smoking too much, Jacob. Whatever chill is, this is not it. You said you wanted to help, Roman. You said you wanted to give Pegorino payback just as much as I did. I did. I do want to, but, you know, I don't want to die. I have a wife to think about now. I've got nobody now. That's not your blood. You got Iron Roman, see? Roman just scared and thing. You don't mean what him saying. You go and mash up this rascal and mash him up good. See? Roman, that's what you're feeling, don't you? Sure, sure, that's what I'm feeling. Nico, I want to get this guy. I just don't think we want to take any unnecessary risks while we're doing that. Roman, the last thing I want is to lose you as well as Kate. I can't imagine how I'd feel if I lost you today. But Roman, I will not let this piece of shit go. He is taking us back to Jimmy Pegorino. Dobra. Are you trying to kill me now? He cannot go much further. We must reach Pegorino soon. At least we're seeing some of Alderney. I don't normally come this side of the West River. See you, Roman. Don't come on this ground either, auntie. It's a different city from the rest of Liberty. True? I am not taking you on some tourist sightseeing tour. We're chasing a scumbag back to his boss. Then we're going to make that shit and pay for what he did to Kate. Understand? Sure, cousin. Zapłacił, czyli Pegorino będzie nam płacił pieniądze za to, że zabił Kate. Okay, we're making some progress, then. We'll keep on this guy, and hopefully he won't fucking kill us or crash before he leads us to Pegorino. I'm about ready to see that particular moron. Yeah. Dalej. Kiedy dojedziemy? Już pół Liberty City prawie przejechaliśmy za tym gościem. Dobra. I teraz uwaga, uwaga, uwaga! Boom!
Jaki drift. No i od razu zaczynają strzelać. Dobra, to co, ostatni raz? Strzelanina. 3, 2, 1. Wszystko wykorzystamy. Dobra. Chłopie. No nie, w takim miejscu odwołanie. Chyba to wszyscy. Dobra, lecimy po Pegorino. You motherfucker! Don't think for a second that this was anyone's fault but your own. You could have worked with me and everything would have been gravy. I wanted out, and you killed someone I cared about. It's over for you now, Jimmy. Your problem is you like killing too much. Dobra. I... Shoot that fuck before he kills us all! Take that boy down! Szybko za nim. Fuck. Dobra. Nie. Szybko gonimy tego wino. Wow! To zrobili. Dobra, i teraz będzie ten... Teraz trzeba już zrobić te herce na... ile ja tam mówiłem? 59. Dobra. Tyle, żeby nie wywaliło GTA. To będzie słabo. Powiem wam, że motorami jednak GTA 4 nie lubię jeździć. Przynajmniej tym Sanchezem. Bo naprawdę on jest... Ciężko się nim skręca. Nie wiem czemu, ale widzę spadki FPS-u. Dobra. Dobra, to... Teraz do... Romana i Jacoba. Dobra, udało się za pierwszym razem. Jak to robiłem, to... Chyba za czwartym się dało. Dobra, możemy już te herce ustawić.
Tylko, jak się lata. Zapomniałem. A, ty, o kurcze. Ja chyba... Ja rzadko co w GTA 4 latam helikopterami, bo w GTA 4 za bardzo nie ma jak latać. What the hell? Co za rakieta? O nie! Tracę kontrolę. Ale on też się pali. Dobra. Już prawie, tylko żebyśmy nie wybuchli. Tutaj się to skończy. Dobra. Żegnaj, Pegorino. Za Kate i za wszystkich, których skrzywdziłeś. Żegnaj, Pegorino. Żegnaj. Koniec. I told you to leave me alone. I give the orders here. Me. You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really. The commission, the old families, I know some of those guys. And they thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. No i teraz będę musiał zaraz wyciszyć. No i koniec GTA 4. O, te wszystkie 32 odcinki z GTA 4. Słuchajcie, w końcu koniec. Możecie teraz sobie posłuchać muzyczki GTA Polska i PL Projekt. Oczywiście to jest polszczenie. O jacie. Pozdrawiam. I dziękuję wszystkim osobom, które oglądały całą serię z GTA, bo naprawdę tego było dużo. To jest najdłuższa seria, jaka była na moim kanale. No oprócz live'ów, bo chyba tam z GTA San Andreas też dużo zrobiłem live'ów. Ale naprawdę, z GTA 4, jak
Normalnie zaczynaliśmy tą grę, tam widać ten statek, to po prostu tak smutne robi, jakby było mało kolorów, takie było bardziej czarno-białe wszystko, ale później gra się rozwinęła, nabrała jakby kolorów, później ta fabuła jak się rozwinęła. Tą grę mogę ocenić na 9 na 10, ponieważ no jest to, nie jest taka młoda gra, bo jest z 2007 roku. I wiadomo, mogą być błędy, bo podobno premiera na PC-ta była niezoptymalizowana. Gra nie, w ogóle nie jest, nie była. Ale naprawdę podobała mi się fabuła, interesująca. I to 9 na 10 daje z powodu, że było to bardzo realne, bardziej realne niż w GTA, na przykład San Andreas. A nawet niektóre rzeczy były bardziej realne niż w GTA 5. Ale to niektóre, ale wiadomo. No tamta gra jest jednak młodsza i więcej twórcy mieli rzeczy, które mogliby naprawić, dodać, zrobić. Ale mówię tylko niektóre. Bo naprawdę GTA 5 i tak jest lepsze, ale naprawdę ta gra GTA 4 to jest, no w sumie lubię wszystkie serie. Jedynie od GTA 3, od GTA Vice City w dół nie lubię, bo te serie są tam nudne. Lubię najbardziej GTA Vice City, San Andreas, właśnie 4 i 5, jeśli chodzi o GTA. No i jeszcze te dodatki, to też są spoko. No ale w końcu skończyliśmy, będziecie mogli czekać sobie na kolejne odcinki. Tym razem z dodatków, a ja naprawdę dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich za to, że oglądali tą serię całą. Dobra, czy mogę pominąć te napisy, bo tutaj programowanie grafiki... Chwilka. Dobra, spacuj. Micho właśnie coś powiedział. Ile my mamy kasy? O kurcze. Jeszcze powinniśmy dostać jeden telefon od Romana. Więc dlatego jeszcze poczekam. Nigdy nie byłem na tej wyspie, w sensie tak. Dopóki nas ta fabuła tu nie dociągnęła, to nigdy nie byłem. Znaczy kiedyś na konsoli, jak skończyłem fabułę i sobie te kody tam, powiecie, do GTA 4, to jest dosyć tam, troszkę kodów jest. I wziąłem sobie z telefonu, miałem takie tam cheats i po prostu sobie helikopter spanowałem i sobie tutaj przyjeżdżałem. Ale bardzo miło to wspominam, bo bardzo fajne jest to GTA. Chyba, nie wiem, czy nawet albo w GTA San Andreas, albo w GTA 4, albo w GTA 5 najwięcej czasu spędziłem w moim życiu, jeśli chodzi o grę. Albo jeśli chodzi o GTA, bo nie pamiętam dokładnie. Dobra, niech zadzwoni do nas Roman. Zapomniałem wyciszyć muzykę. Kurczę, tyle żeby za tą muzykę w radiu nie skasowali filmu, bo się wkurzę. Dobra. Mam nadzieję, że kolejne serie też wam będą się podobać, na przykład właśnie z tego od Head Simulator. Hey Nico, are you okay? Yeah, I'm fine. How's married life? It's okay. Hard to be happy when your wedding goes the way ours did. Kate's death was very unfortunate. Nico, don't blame yourself. There's no one else to blame, Roman. It's my fault, because I refused to do that deal for Pegorino. It's my fault because I got close to her. I shouldn't get close to anyone. You should, Nico. Stay close to Mallory and me. We are your family. Mallory is pregnant. If it's a girl, we'll call it Kate. Congratulations, Roman. You'll make a good father. We'll see you soon.
No więc jak widzicie, Roman będzie miał dziecko, a jeszcze do Parkiego sobie zadzwonimy, czyli do brata Kate, i zobaczycie, co on powie. I never thought this would happen, Nico. I never fucking thought it. Kate, sweet, innocent Katie. I'm sorry, Peggy. I was there. I tried to stop it. She didn't do nothing to nobody. It was those McCreary men who are the sinners. We're paying for that ourselves. She didn't have to pay, too. She didn't, Peggy. You're right. I gotta be with my mom, Nico. She don't got much left other than me. And that ain't much. See you, man. It's enough. See you, man. No to jak widzicie, Paki jest załamany. No bo Jerry siedzi w więzieniu, a Derrick, nie wiem gdzie jest Derrick Smith. Ale jeszcze wam pokażę statystyki. Mamy 64,50% gry. No i 100% misji, jeszcze tutaj jedynie ta przyjaźń, więc szacunek dla Romana. Skończyliśmy grę właśnie. Ja jeszcze pamiętam, jak mieliśmy 0 albo tam 7%, jak zaczynaliśmy tę misję dla Faustina. Nie no, to było dopiero. Będzie mi bardzo smutno, jak skończymy dodatki. Spróbuję od lipca. O! Może od 1 lipca zacznę robić dodatki, tak. Ten, żebym miał troszkę, mógł odpocząć od nagrywania. Chociaż dawno nie nagrywałem. Ale dobra. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli dobrze pamiętam, to już chyba nikt nie odbiera. W ogóle zobaczcie, jak mało kontaktów mamy. Może jeszcze Little Jacob coś powie. Jak widzicie, nie za bardzo. Tak jak mówiłem, Little Jacob był bardzo ważną osobą w tym GTA, bo pomógł nam się zemścić na Pegorino. I w jednym, i w drugim zakończeniu. A, i właśnie, jeśli chcielibyście też drugie zakończenie, to gdzie mieliśmy zamiast zemścić się na Dimitrim, to zrobić tam właśnie tą robotę, to napiszcie w komentarzach, tylko napiszcie, bo wtedy będę wiedział, że chcecie. Jak ktoś napisze, że chciałby, żebym nagrał, to nagram to dla was, taki bonusowy odcinek z GTA 4. No i tylko napiszcie najwyżej, nie wiem, jutro albo kiedyś, i ja to zabiorę się do nagrania tego odcinka, bo to pewnie będzie też dla niektórych osób ciekawe drugie zakończenie. Ale dobra, ja się będę już z wami żegnał, może nawet ostatni raz jako Nico, więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że byli, że oglądali całą serię, a z tego jeszcze nie korzystałem. $1 to kosztuje. Dobra. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. A ja już będę się z wami żegnał. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.